Siemano, cześć, z tej strony Gorgo, a w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, porozmawiamy sobie na temat taki, powiedzmy, dość ciekawy dla osób, które wracają do jazdy na deskorolce. Moi drodzy, powrót do deskorolki czasami bywa trudny, szczerze powiedziawszy, ponieważ nie wiemy, za co się wziąć, nie? Czasami jest tak, że po prostu rozkminiamy sobie, kurde, no... Poszedłbym tu, poszedłbym tam, albo tak samo jak jest z książkami czy coś, nie wiem, no przeczytałbym tą, przeczytałbym tamtą i tak przekładamy, aż nagle mamy styczeń, później mamy luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i nagle gdzieś tam, nie wiem, w listopadzie sobie przypominamy o deskorolce, czy tam w październiku i sobie myślimy, kurde, znowu zaraz będzie zimno i znowu nie będziemy jeździć. No. I o tym dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania. Załatwiacie sobie taki oto zeszycik. W sensie nie identyczny, nie? Ale coś w stylu. I piszecie sobie triki, które chcecie się nauczyć. Załóżmy, że jesteście typowymi osobami, które zaczynają jazdę na deskorolce, czyli większość osób, które mnie ogląda. Ponieważ głównie dla takich osób jest stworzony ten kanał. Moi drodzy, i piszecie sobie tak. Chciałbym się nauczyć na przykład trików, na przykład szowita, tak? Chciałbym się nauczyć frontside i backside szowita. Chciałbym się nauczyć dobrego ollie. Chciałbym się nauczyć ollie z dwóch albo trzech schodków. Chciałbym się nauczyć kickflipa. Rozpisujemy się w ten sposób, żeby nasze umiejętności poszerzać, ale też w miarę z głową. Czyli jeżeli umiemy kickflipa i heelflipa, to piszemy sobie na przykład, chciałbym nauczyć się varial kickflipa, chciałbym nauczyć się 3-6 flipa. To są rzeczy, które wydają Wam się naprawdę głupie i banalne, ale tak naprawdę jak popatrzycie na tą kartkę, na przykład za 2 miesiące, sobie pomyślicie, kurde, napisałem to w styczniu. Przykładowo, nie? No dzisiaj już mamy luty, no to nie, ale napisałem to w lutym, o, niech to będzie poprawnie. Napisałem to w lutym, jest kwiecień, albo nawet maj, ja dalej nic nie umiem. I to jest właśnie to. To jest ten moment, w którym Wy zrozumiecie, że zwlekacie z czasem, nie? Tracicie czas. Czas na głupoty, czas na Facebooka, czas na przeglądanie Instagrama, czas na TikToki i tak dalej, zamiast pójść na dechę na przykład i potrenować, co na pewno Wam wyjdzie na dobre. I patrzycie na to. I nagle jest burza mózgu. Idę na deskę. I znając życie będzie tak, że powiecie sobie, idę na deskę i będzie 24, albo będzie późno, albo będzie padać deszcz i tak dalej. I później jest ten moment następnego dnia, gdzie się budzicie, jest w miarę spoko pogoda, powiedzmy. I jest takie, a to pójdę za 2 godziny, a to pójdę za 4. Ale to wtedy najlepiej rano sobie od razu popatrzeć na te rzeczy, wrócić do tego lutego. Wracamy na luty i sobie myślisz, ty, ale przypał. Ja to w lutym pisałem, to już 3 miesiące temu na przykład, czy tam 4, nie? Nie, no nie, no dzisiaj muszę ogarnąć te ollie. Odpalasz YouTube'a, chłopie, czy tam kobito. Odpalasz YouTube'a, poradniki, nie wiem, czy Gorgo, czy forum, czy ktokolwiek, nieważne. Po angielsku może być nawet, jak ci wygodniej. Odpalasz poradniki, na przykład dotyczące ollie. Wchodzisz, oglądasz, uczysz się, wzrokowo najpierw łapiesz to. Rozumiesz, rozkminiasz sobie, aha, czyli noga wyżej, tylna noga też wyżej, skaczę za deską, nie skaczę bez deski, nie wykopuję jej i tak dalej, tylko kminisz. Kminisz sobie to na spokojnie, co i jak, później bierzesz dechę, idziesz na nią. Nie czekasz kolejnego tygodnia, czy dwóch, czy trzech, czy czterech, czy dwóch miesięcy, tylko bierzesz dechę, idziesz na nią. Idziesz, choćby ci miało nie wyjść, nieważne. Ważne jest, że próbujesz, tak? Nie nauczysz się w 15 minut, ty. Chyba, że Nadja Houston jesteś i masz trenerów od tego. To się nauczysz. Albo jak masz jakieś super mega skateparki, to też masz większe troszkę predyspozycje. Ale pamiętajcie, że 90% na przykład piłkarzy, ja się będę odnosił do piłkarzy, ale 90% piłkarzy takich najlepszych na świecie wywodziło się z dzielnic, gdzie 21 roku życia się nie przeżywało, bo zostałeś zastrzelonym albo złapanym i do więzienia wyniesionym za, nie wiem, handel narkotykami, tak? Można łatwo wywnioskować, że ludzie tam grali, nie wiem, przykładowo bez butów całe życie i uczyli się. I co? Co oni mieli pomyśleć, jak zaczynali bez butów i tak dalej? Bez jedzenia, bez picia,
bez wszystkiego, bez predyspozycji w ogóle i kończyli później w najwyższych klubach na świecie, tak? Da się? Da się. Deskorolką jest bardzo podobnie, jednak nie będę przytaczał tutaj nazwisk, ponieważ no troszkę tego jest tak naprawdę i czasy się zmieniły troszkę, jeżeli o to chodzi. Teraz social media to jest podstawa, czasami jest to ważniejsze niż umiejętności, no ale no, tak już jest. No po prostu czas będzie się zmieniał cały czas. Jakkolwiek banalnie to brzmi, jednak nie możecie powiedzieć, że nie jest tak. Popatrzcie na swoich, nie wiem, raperów i tak dalej. Ci, co osiągają sukces, muszą iść z duchem czasu. Tak samo musicie zrobić wy, czy tego chcecie, czy nie. Więc umiejętności. Takie rzeczy jak zwykły notatnik naprawdę wam pomogą i to jest jedna z rzeczy najważniejszych. Kolejna sprawa, prócz rozpisania sobie chociaż paru trików, których nie umiecie, bo to nie musi być 40 trików, napiszę sobie chociaż 3 albo 4 na przykład, nie? Napiszę sobie takie rzeczy oczywiście osiągalne i jeden taki trudniejszy. Załóżmy, że umiecie kickflipa i heela. To z osiągalnych to będzie na przykład, nie wiem, frontside flip, backside flip i na przykład wariant kickflip. A z tych trudniejszych na przykład, nie wiem, truja albo truja, nie wiem, z trzech schodów, nie? Coś w tym stylu. No i kolejna rzecz, o której musicie pamiętać, to jest rzecz zwana rozciąganiem. Czyli dużo się rozciągać codziennie, na przykład z rana, 5 minut chociaż. Tutaj troszkę się tak, wiecie, porozciągać. Tutaj ręce, cyk, pajek, strzelam, gościu jak szkielet, tibi, nie? Rozciągać się codziennie i to naprawdę dużo wam da, tylko trzeba troszkę na to poświęcić czasu. No, ja już tak rozciągam się od paru miesięcy, można powiedzieć, i naprawdę czuję różnicę. Odstąpić sobie takie rzeczy jak, nie wiem, Nintendo Switche i tak dalej, nie? No chyba, że w wolnym czasie, tak jak ja teraz, nie? Choć teraz jeszcze nagrywam filmik dla was, który jest typowo filmem spontanicznym, ponieważ jeden z widzów mnie poprosił o to i mnie poprosił, żebym nagrał. I ten widz nazywa się, moi drodzy, poczekajcie sekundę, ja go zaraz tutaj zlokalizuję. Gdzie on jest? Wykotowany elegancko. Teraz nie mogę go znaleźć. Czekaj, bo on chyba na Instagramie pisał, a właśnie. Okej. Okay. Tadeusz Żak. O, nie wiem, czego będziecie widzieć. Tadeusz Żak poprosił mnie, żebym nagrał filmik. Propozycję filmu. Może nagrałbyś film na temat, jak wrócić do formy na deskorolce, bo robi się coraz cieplej. No i postanowiłem, że nagram taki filmik i po prostu wam troszkę o tym poopowiadam. Czyli po pierwsze, rozpisać sobie, co macie zrobić, jakie triki na nowy rok. Po drugie, rozgrzewka, ponieważ to jest mega ważne, żeby nie nabrać kontuzji, żeby nie czuć się zmęczonym po dwóch, trzech dniach, żeby nie mieć jakichś mega ultra zakwasów, ale przede wszystkim chodzi o kontuzję, no i o to, żeby wam szło lepiej, tak? Bo jak będziecie się rozciągać częściej, to wasze ciało będzie takie bardziej giętkie, będzie mocniejsze po prostu i będziecie się czuli wygodniej, lepiej we własnej skórze, że to tak powiem, i będzie wam 100 razy lepiej tak naprawdę. Kolejna sprawa to jest, można powiedzieć, psychika. Jeżeli chodzi o psychikę, to każdy ma inną, nie będę o to was tutaj, nie będę ingerował w te sprawy, o może tak. Więc warto wziąć to pod uwagę, że czasami lepiej ubrać ten kask chociaż na 2-3 próby, niż nie i później skończyć na wózku inwalidzkim albo jeszcze gorzej. Ale to już zostawiam wam. Ja osobiście bardzo rzadko używam kasku, wręcz prawie nigdy. Więc dużo ryzykuję, ale żyję z tą świadomością, że ryzykuję sporo. Wy też musicie wziąć to pod uwagę, ponieważ niektórzy z was są na tyle młodzi, że jeszcze tego nie bierzecie pod uwagę, więc lepiej sobie przemyślcie, czy warto, nie? Jak nie rozumiecie, o co chodzi, to cofnijcie pół minuty do tyłu, nie? Co mi pomaga jeszcze dodatkowo przy takiej zajawie, żeby ten, no oprócz zeszytu, motywacji i właśnie rozciągania się, to przede wszystkim pamiętajcie o tym, że deskorolka ma sprawiać przyjemność, czyli macie się tym bawić. Nie denerwujcie się, że wam nie wychodzi coś po dwóch dniach czy coś. Jak coś, to macie u mnie gdzieś tam filmy na kanale, nie wiem, w ile czasu się robi Oli i tak dalej. To jest wszystko naprawdę indywidualne. Jednemu wychodzi po jednym dniu, drugiemu po 15, trzeciemu po 2 latach. To jest nieważne. Ważne jest cała otoczka, czyli
czemu, dlaczego ten tak długo ci wychodziło, nieważne. Ważne jest to, że się bawisz z ekipą, że jest super i tak dalej. Gorzej właśnie nie masz ekipy. Jak nie masz ekipy, to łapiesz szybko doły. Dlatego warto oglądać sobie jakieś vlogi deskorolkowe, na przykład mój, na przykład Fora, czy tam skateboard.pl, czy kogokolwiek, czy skate... Skate Homies, o właśnie, Skate Homies, może się z Ameryki, ten Brady Skateboarding, Andrew Schrock, no i John Hill, jest dużo tego, nie? Johnny Geiger, jest naprawdę dużo fajnych kanałów, w których możecie brać inspiracje. Ja nie mówię o tym, że macie być... brać jeden do jednego, kopiować kogoś i tak dalej, bo to nie o to chodzi, bo kopiowanie to najgorsza rzecz, którą można robić. Ale może się kimś inspirować. Możecie się kimś inspirować i właśnie oglądać sobie te filmiki, z tego sobie wybrać to, z tego wybrać sobie tamto i zbudować swojego siebie, nie? Wiecie co chodzi. To jest takie proste i logiczne. No, aż sobie wezmę tą kamerkę tutaj i do was powiem. W ogóle muszę tą brodę tutaj troszkę już poprawić sobie niedługo. O. Mordeczki, ta broda będzie poprawiana niedługo. No i jeszcze chwilka i będzie nowy obiektyw. Już się nie mogę doczekać. No to co, porozmawialiśmy sobie na ten temat. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły i tak dalej, to mówcie śmiało. Piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i tak dalej. Wiecie, co macie robić. A ja się z wami żegnam i życzę udanego roku 2020. I napiszcie w komentarzu, jakie wy triki chcecie się nauczyć w tym roku. Miłego dnia, czy tam wieczoru, whatever, piona.